Hej, witam serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko, listopad 2016. Niedawno było Denko październikowe, no niestety przez te zepsucie się komputera był lekki poślizg z tymi moimi wszystkimi filmikami, ale wracam do jakiego takiego dobrego działania terminowego. Projekt Denko listopad, niewiele tych rzeczy. I wydaje mi się, że pod koniec roku wreszcie wpadam w pewien minimalizm. Ogólnie to postanowiłam przejść na minimalizm kosmetyczny. Zobaczymy, czy się uda. I planuję pokazać Wam moje zasoby kosmetyczne, ale to w innym filmiku. No i pokażę Wam, co posiadam teraz i co będę posiadać, jak już będzie ten minimalizm tak naprawdę istnieć. Ale to w innym filmiku. Teraz czas na Denko. Niewiele tych rzeczy, naprawdę niewiele. Pierwszą rzeczą to jest szampon i żel pod prysznic 2 w jednym z firmy Coslys, grejpfrutowy. Recenzję tego produktu możecie tu znaleźć, bądź pod filmikiem w opisie. Bardzo fajny produkt firmy Coslys, to francuska marka. Ja dostałam dzięki firmie Matic możliwość przetestowania właśnie produktów firmy Coslys. Pięknie pachnią grejpfrutem, słodkim, takim fajnym grejpfrutem. Fantastycznie się sprawdzą, bardzo fajnie się pienił. To naturalny produkt, a fajnie się pienił. Fajnie mył ciało i świetnie mył włosy. Ładny, delikatny zapach grejpfruta zostawał na włosach, więc super, super, jeszcze raz super. Na pewno wrócę do tego produktu, bo jest naprawdę super. Jeśli chodzi o żele, to Nature Mori, żel prysznic nawilżający, ja go wygrałam w konkursie Eco and More chyba na Instagramie. Już miałam kiedyś, był naturalnie z pudełka taki żel, też chyba nawilżający, tylko że zielony. I ogólnie z żelu byłam zadowolona, tak samo tutaj. Ogólnie jestem zadowolona, bardzo fajny. Fajnie, wręcz no można powiedzieć, no nie wysuszał, ale może troszkę nawilżał. Skóra była fajnie mięciutka, no super, super, naprawdę fajny żel. Aż tak mocno się nie pienił, nie pienił się tak jak te cudo. Ale jeden olbrzymi, straszny minus, nie do przejścia jak dla mnie, to niestety zapach. Tamten zielony pachniał jak klej biurowy dla dzieci do szkoły, klej szkolny, a to niby morelka, ale no, pachniało bardzo babcinie, o tak powiem. Nie, po prostu, no nie. Drugą szansę dostały te produkty, ale chyba trzecie już nie dostaną. Produkt sam w sobie dobry, zapach tragiczny. Dalej. Olejek do ciała odżywczy znakomi. To też produkt, który dostaliśmy chyba w lutowym naturalnie z pudełka. Bardzo fajny, super produkt. Fantastycznie nawilżał, przepięknie pachniał. Taki, można powiedzieć, że suchy olejek, bo szybko się wchłaniał i zostawiał tłustej skóry. Fantastyczny był właśnie do ciała czy do włosów. Świetnie też działał jako olejek polerujący, że tak powiem, baterie umywalkowe. Super, super, super. Jestem naprawdę zachwycona nim, zawsze byłam nim zachwycona i na pewno wrócę. Szkoda, że są drogie, bo kosztują około chyba 15-18 zł, a 150 ml tylko, ale genialnie pachną, no i fantastycznie działają, polecam. Kolejną rzeczą, też naturalnie z pudełka. Słuchajcie, mam tyle produktów właśnie z naturalnie z pudełka, że postanowiłam, że teraz nie zamawiam pudełka i nie kupuję nic. Muszę najpierw posłużywać to, co mam, bo w naturalnych kosmetykach terminy są krótkie, a część produktów powoli zaraz wychodzi. I kolejny produkt z naturalnie z pudełka to szampon kojący do wrażliwej skóry głowy z Eco Laboratory. Co mogę powiedzieć o nim? Był ok. Nie porwał mnie, ale też nie zepsuł moich włosów, mojej skóry głowy i tak dalej. Był ok. Wreszcie produkt jakiś z Eco Laboratory, który jest ok. Bo szczerze powiedziawszy, no niestety z tą marką się jakoś nie dogaduję i ile razy trafiam na produkty z Eco Laboratory, to po prostu no nie są fajne. Nie dla mnie. Szczególnie toniki, po prostu to była masakra. No a propos toników, to tutaj Skin 79 Micro Cleansing Water, taki zielony, piękny, tutaj możecie zobaczyć recenzję. Powiem Wam, że no,
Teraz wyciągnęłam resztki tych produktów koreańskich, bo termin też już dobiega i powiem Wam szczerze, że no i zakochałam się w nich, one są naprawdę super. Śluz ślimaka, no genialne, jeszcze troszkę mi zostało, sądzę, że do końca grudnia go zużyję. Zostało mi, nie, to już poszło, ten home, taki balsam myjący niebieski, który był genialny, on był z oczarem, fantastycznie czyścił. On był dla mężczyzn po goleniu czy jakoś tak. Ale on fantastycznie, ten oczar genialnie działał na moją skórę, wszystko czyścił i nie było problemu. A tutaj ta Micro Cleansing Water, ja nie wiem, teraz ją używałam jako coś takiego jak bioderma, czyli jako płyn micelarny. Teraz używałam to jako tonik i byłam zachwycona, pięknie pachnie, ekskluzywnie wyglądał i fantastycznie działał. Moja skóra się uspokoiła. Nic się z nią złego nie działo, no była taka ukojona, spokojna. To nie są naturalne produkty, mają tam trochę chemii, ale działają, słuchajcie, działają. Niestety tego produktu nie mogę znaleźć teraz nigdzie na żadnej stronie polskiej. Jeśli gdzieś zobaczycie, to dajcie znać. I tutaj zapraszam, zajrzyjcie, jak on wyglądał wcześniej. To taka zielonkawa, nie wiem czy widać. Zielonkawy płyn, woda. Super, super. Polecam, naprawdę. Jak go znajdę, to muszę kupić, mimo że jest drogi, ale działa. O, a propos właśnie, mówiłam. Home ze Skin 79 Active Cleanser. Taki tuwa, oczywiście obcięta, żeby wygrzebać. Genialny produkt, no naprawdę genialny. Na początku, jak go stosowałam, na początku roku to trochę przysuszał moją skórę, nie mogłam go codziennie używać, ale teraz widocznie moja skóra potrzebowała i używałam go codziennie, wieczorem i powiem szczerze, że moja skóra się wcale nie przysuszyła, widocznie potrzebowała tego czaru, to wszystko załagodziło, no super, super, to taka pasta, którą naprawdę niewielką ilość trzeba, żeby wytworzyć pianę i fantastycznie zmyć twarz, no super, super, polecam naprawdę, bardzo fajna rzecz, ten oczar łagodzi, nie tylko dla mężczyzn, słuchajcie. Super rzecz. I wcale nie pachnie męsko, pachnie tak, jak pachniało to. Tak, no trochę męsko. No. Tu jeszcze mam Orientalna olejek do twarzy, róża japońska i szafran. Druga buteleczka, bo pierwsza buteleczka oleju do twarzy to było... Jaki to był? Tu się pewnie pojawi napis. I stwierdziłam, że oba olejki pachną identyczne. Po użytkowaniu pół butelki tej róży japońskiej i szafran stwierdzam, że jednak nie pachną tak samo. Ta róża japońska i szafran gorzej śmierdzą. Ale olejek sam sobie jest genialny. Suchy olejek, który fantastycznie nawilża. Super się wchłania na ciele, na twarzy, a co dopiero na ciele. Słuchajcie, jak zaczęłam go używać do twarzy, bo on jest... Jak go zaczęłam używać do ciała, bo on jest bardzo wydajny i całą butelkę raczej bym nie zużyła do twarzy, więc zaczęłam go używać do ciała i powiem Wam szczerze, że moja skóra pokochała go. No super, super, super olejek. Pokuszę się teraz o olejek do ciała i zobaczymy, czy jest duża różnica. Polecam. Mimo, że jest strasznie intensywny zapach i taki trochę śmierdzący, ciężki, to super. Maska, receptura Agafi, drożdżowa maska do włosów, też mi się skończyła. Uwielbiam tą maskę, bo jest naturalna i ta drożdżowa naprawdę działa. Ja jak sobie robię kurację, właśnie drożdżowa maska plus jakiś szampon, który pobudza wzrost włosów, to mam tak, że tutaj mi dosłownie czoło zarasta. Więc polecam, naprawdę jest super, fajnie pachnie. No i super działa, tylko trzeba używać nią według zalecenia, czyli nakładać na głowę i troszkę przytrzymywać. To nie jest odżywka, tylko maska. Ja czasem trzymałam nawet i po pół godziny tą maskę, no i działały. Cuda. Super, polecam, na pewno wrócę. Jeszcze mam tutaj pastę z Ecodenta. Powiem Wam tak, że no była ok. Ale ja wolę jednak te pasty z babuszki Agafi. No, niestety. Jakoś się do tamtych przystosowałam, polubiłam i wolę tamte niż te sekodenty bądź jakieś inne, bo jeszcze miałam biobi i różne inne. Te z babuszki Agafi są super.
Ostatnio sobie kupiłam z babuszki Agafi witaminową, bo okazało się, że u nas właśnie w aptece są te pasty, więc wróciłam do witaminowej i na pewno będę zadowolona. No i kilka rzeczy. Tutaj co tutaj mamy takich drobnych. Tu mamy 5 o'clock herbata z Kuboxa, owocowe wyciszenie. Bardzo smaczna, polecam. No to była jedna z najlepszych herbat owocowych, jakie piłam. Francuska glinka zielona Elite z Calais. Też bardzo fajna glinka. Zielona glinka nadaje się do cery tłustej i problematycznej, chociaż moją największą miłością jest glinka czerwona. Co tu jeszcze mamy? Jakieś 2 próbki żelu pod prysznic z Alwy i Biobi. Któraś z nich pięknie pachniała. No co mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć. Żel jak żel i tyle. I maseczka, którą znalazłam też naturalnie z pudełką Orchidea. Naturalna maseczka podciągająca jakoś tak w płacie. Płat był mega olbrzymi. Starczyło mi na szyję i prawie że na biust. Tyle tego było. Nie zauważyłam niczego po użyciu tej maseczki. Naprawdę. Wręcz trochę niekomfortowa, bo była taka tak dziwny, śliski płyn i ta maska była dość twarda. No niezbyt byłam zadowolona. No i 2 żele Carexu i 1 żel do mycia rąk z Lindy. I to wszystko. Niewiele. W grudniu będzie jeszcze mniej, mam nadzieję. Minimalizm wkracza. Postanowienie na nowy rok. Minimalizm. Trzymajcie za mnie kciuki. Zapraszam Was na bloga, tam będą linki do tych wszystkich produktów. Będzie podsumowanie tego wszystkiego. Zapraszam Was na Snapchata, na Instagram, na Facebooka, na Twittera, na bloga i do innych moich filmików. Ściskam, całuję, buziaczki.